Cześć! Psi seniorzy, podobnie jak szczeniaki, wymagają od swoich opiekunów specjalnego podejścia. Dzisiaj poszukamy odpowiedzi, jak żywić psiego staruszka. To będzie zresztą jeden z tematów zbliżającej się pierwszej konferencji kynologicznej w Katowicach, którą zaplanowaliśmy na 16 listopada. Zaczynajmy! Moim dzisiejszym rozmówcą jest pani dr Olga Lasek, specjalista do spraw żywienia zwierząt domowych, szczególnie psów i kotów. I mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać na temat właśnie specjalnych wymagań psów w wieku starszym, psów starzejących się. Może pani doktor nam podpowie, co powinniśmy robić, czego nie powinniśmy robić, na co powinniśmy zwrócić uwagę w żywieniu psów w tym wieku, w ogóle od którego momentu powinniśmy inaczej spojrzeć na żywienie naszego domowego pupila. Zastanówmy się, kiedy w ogóle możemy mówić o psie starszym, starym, seniorze, bo to takie dość trudne. Żyjemy ze zwierzętami pod jednym dachem, traktujemy ich jak członków rodziny, no i obserwujemy ich każdego dnia. Obserwując takie zmiany, przede wszystkim w zachowaniu czy w wyglądzie naszego psa, na pewno możemy znaleźć takie szczegóły, niuanse, które będą nam podpowiadały, że no, z naszym psem coś zaczyna się dziać, coś się zaczyna zmieniać. Oczywiście sam proces starzenia jest takim naturalnym procesem fizjologicznym, bardzo dokładnie opisanym, wiąże się ze zmianą masy komórkowej, przestrzeni międzykomórkowej, więc są to bardzo specjalistyczne określenia, ale również bardzo dużo zmienia się w przewodzie pokarmowym naszego psa. Na pewno zmniejsza się produkcja śliny, soków trawiennych, zmienia się budowa kosmyków jelitowych, przez co zmienia się też wchłanianie składników pokarmowych, motoryka przewodu pokarmowego ulega zmianie. Zacznijmy też od początku, od narządów zmysłu, czyli wzrok, słuch, smak. Te narządy też również są w jakiś sposób upośledzone przez ten proces starzenia się. Stąd obserwacje psa, w jaki sposób podchodzi do miski, czy chętnie pobiera pokarm, czy chętnie go zjada, czy nie ma jakichś trudności z pobieraniem pokarmu, bo też zmienia nam się wszystko w jamie gębowej, tak? Zaczynają się psuć zęby, pojawia się kamień nazębny, więc takie obserwacje każdy właściciel powinien poczyniać, bo mamy pewne przewidywane wartości, w jakim wieku pies wchodzi w ten wiek seniora. Szacuje się tak, że to osiągnięcie 75-80% tego przewidywanego wieku długości życia psa, to już jest ten okres, kiedy pies zaczyna się starzeć. Czyli też jest on zmienny w zależności od wielkości psa. Jeżeli mamy psa olbrzymiego, to właściwie oszacowano, że w wieku 5 lat taki pies ważący ponad 50 kg osiąga już tutaj wiek starcz. Tak? Także i tutaj już następują te wszystkie zmiany w funkcjonowaniu organizmu. Zupełnie inny wiek jest określony dla zwierząt małych, poniżej 10 kg. Tutaj te zmiany następują dopiero po 10 roku życia. Natomiast uważam, że tak naprawdę każdy organizm jest bardzo indywidualny. I musimy po prostu obserwować nasze zwierzę, oczywiście wygląd, ale również zwracać też uwagę na jego zachowanie, na poziom aktywności fizycznej, czy pies dalej tryska energią, czy może już przesypia znaczną część swojego dnia. No oczywiście może pojawić się też problem związany z demencją starczą, która też pewnego odsetka psów dotyczy. Tutaj są to już pewne zaburzenia neurologiczne związane z procesem starzenia się, coś powiedzmy zbliżonego do choroby Alzheimera u ludzi. Natomiast tutaj już oczywiście należy odpowiednie postępowanie medyczne, weterynaryjne włączyć i sama zmiana sposobu żywienia czy jakieś dodatki żywieniowe no, nie wystarczą. Czy my możemy albo powinniśmy coś zmodyfikować w żywieniu tego psa, no bo patrzymy przez pryzmat prawidłowego odżywienia zwierzaka, coś możemy zmienić, co spowoduje, że on jakby przygotuje nam się do tego wieku senioralnego i już wtedy będzie mu lepiej, łatwiej, a może unikniemy niektórych problemów, a może
spowolnimy pewne zmiany w tym organizmie? Czy jest taka możliwość? Czy coś możemy zrobić? Przede wszystkim powinniśmy obserwować kondycję też naszego zwierzęcia. Bardzo często jest tak, że w wyniku starzenia się organizmu spada metabolizm, czyli wszystko zaczyna w organizmie pracować wolniej. Więc tutaj powinniśmy to uwzględnić przede wszystkim w ilości dostarczanej energii. Czyli ograniczamy ilość energii, niejednokrotnie ograniczamy o 30, nawet 40% w stosunku do tych potrzeb psa dorosłego. No tutaj ważnym takim na pewno składnikiem, który pomaga nam ograniczać tą energię, jest włókno. Włókno, poza tym, że gęstość energetyczną pokarmu nam zmniejsza, dodatkowo ma wiele takich prozdrowotnych aspektów, mianowicie wpływa na zdrowie przewodu pokarmowego, reguluje motorykę przewodu pokarmowego, niejednokrotnie u psów seniorów dochodzi do problemów z wypróżnianiem się, z zaparciami. Tutaj to włókno bardzo fajny, taki naturalny sposób nam reguluje te procesy. Ważna jest też sama zmiana sposobu podawania posiłków. Zazwyczaj mówimy, że raz, dwa razy dziennie wystarczy, żeby żywić psa. Ja jestem zwolennikiem żywienia psów dwukrotnie w ciągu dnia, natomiast u psów starszych nawet powinno się podawać trzy, niejednokrotnie cztery posiłki. Czyli mniejsze porcje, mniejsze porcje, ale częściej i co ważne regularnie. Taki regularny sposób, czyli podajemy codziennie o 8, tam 12, 16 i 18 posiłki. Podawanie w takim systemem, że każdego dnia o tej samej godzinie, to świetnie reguluje pracę przewodu pokarmowego. Dodatkowo pies znacznie lepiej trawi, a więc tych składników potencjalnie do wchłonięcia jest więcej. Pani doktor, rozmawiałyśmy o roli włókna w żywieniu psów w wieku starszym, dojrzałym. Czy są jeszcze jakieś inne elementy diety psa, które powinniśmy wprowadzić, o które powinniśmy wzbogacić żywienie, które możemy znaleźć albo w gotowych produktach, które są dostępne na rynku, albo możemy je na własną rękę podać zwierzęciu w tym wieku dojrzałym? Co to jeszcze jest i jaki to ma wpływ na organizm? Co polepszy? Co spowoduje wprowadzenie tych składników? Tak, zdecydowanie, jeśli chodzi o okres senioralny u psów, należy pamiętać o kilku ważnych składnikach pokarmowych. Na pewno będą to niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Tak zwane omegany, tak? Omega, tak, omega 6, omega 3. Tutaj też troszkę zmienia nam się proporcja w stosunku do psów dorosłych. A u psów dorosłych wystarczy 5 do 1. Tutaj ta proporcja powinna być jak 1 do 1. Na pewno są ważne w kontekście funkcjonowania układu nerwowego te kwasy tłuszczowe. Większość neuronów, większość mózgu zbudowana jest z DHA, więc dostarczanie tych kwasów na pewno tutaj usprawni funkcjonowanie mózgu, te zdolności zapamiętywania, zdolności prawidłowego zachowywania się zwierząt. Nie należy na pewno zapominać o antyoksydantach. To też są takie bardzo... W dietetyce ludzi też. Też są, tak, dużo się o tym mówi. Zresztą pewna teoria związana z procesem starzenia się jest powiązana właśnie z powstawaniem wolnych rodników, czyli tych składników w organizmie, które uszkadzają komórki. I antyoksydanty są substancjami, które zabezpieczają przez tym gwałtownym, kaskadowym tworzeniem się wolnych rodników w organizmie. Takimi antyoksydantami są na przykład selen, witamina C, witamina E, czy też ostatnio bardzo popularne polifenole, czy też inne barwniki, karotenoidy. Na pewno możemy je znaleźć w wielu owocach, warzywach, bądź też nawet i w ziarnach zbóż. Także tutaj te antyoksydanty na pewno podawane psom starszym pomogą, wspomogą psa w tym naturalnym w sumie procesie fizjologicznym, ale łatwiej będzie temu organizmowi sobie z tymi zmianami radzić. Po pierwsze, nie żywimy dokładnie tak samo przez całe życie, tylko zmieniamy dietę w zależności od tego, w jakim wieku i na jakim etapie rozwoju mamy zwierzę i w jakim stanie fizjologicznym. I pamiętamy też o tym, że te zmiany są związane przede wszystkim z dostarczaniem innych ilości substancji odżywczych, składników odżywczych
których wcześniej nawet może nie stosowaliśmy, ale teraz to jest właściwy czas i moment, kiedy powinny one w tej diecie się znaleźć. Pamiętajmy, że energii pies powinien dostawać mniej, ale ta odpowiednia ilość i proporcja składników w stosunku do energii zawartej, czy to w karmie, czy w dawce przygotowywanej domowej, powinna być odpowiednia. Dbamy tutaj o to, aby dostarczyć odpowiednią ilość aminokwasów egzogennych, składników mineralnych, witamin, bo witaminy oprócz oczywiście tej ważnej regulującej funkcji w organizmie, większość z nich też jest właśnie antyoksydantami, więc pomagają psu łatwiej znosić te zmiany naturalne, fizjologiczne związane z procesem starzenia. Pięknie dziękuję za te wszystkie bardzo ważne informacje. Słuchajcie, to absolutnie nie wyczerpuje tematu. Zapraszam bardzo serdecznie na naszą pierwszą konferencję, która odbędzie się w listopadzie, 16 listopada w Katowicach. Tam między innymi nasz dzisiejszy rozmówca będzie miał wspaniały wykład na temat jeszcze ciekawszych informacji związanych z żywieniem, bardziej precyzyjnych informacji związanych z żywieniem psów w wieku starszym. Zatem zapraszam wszystkich, tam dowiecie się jeszcze więcej. A dziś bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za te wszystkie bardzo cenne rady. I słuchajcie, stosujcie te rady, bo one są naprawdę bardzo ważne. Pamiętajcie, żeby nasze psy seniory traktować troszkę inaczej i żywić troszeczkę inaczej. Do zobaczenia.